W zeszłym tygodniu zabiłem skałę, rozbiłem kamień i wysłałem cegłę do szpitala. Jestem tak mocny, że leczę tabletki. Jestem tak szybki, że gasząc światło w sypialni, jestem w łóżku jeszcze zanim zgaśnie. Pokażę Ci, jaki jestem wielki. Witajcie. Mistrz Igrzysk Olimpijskich w 60 roku ubiegłego wieku w kategorii do 81 kg. Wtedy jeszcze nie Muhammad Ali, ale Cassius Clay przechodzi na zawodowstwo i w wadze ciężkiej pod wodzą Angelo Dundee szybko dociera na szczyt światowego boksu. W październiku 61 roku 19-letni Clay walczy jako zawodowiec swoją 9. walkę. Zespół przyszłej legendy zapomniał zabrać rękawic do walki, ale stare, znoszone rękawice Cassiusa nie przeszkodziły mu w tym, żeby znokautować Alexa Mitefa w 6. rundzie. 4 miesiące później Clay boksował po raz pierwszy na wielkiej arenie Madison Square Garden w Nowym Jorku i po raz pierwszy został znokautowany po kontrze lewym hakiem Sonny'ego Banksa. Cassius wstał i jakby nic się nie stało, wznowił walkę, demonstrując swoją wytrzymałość i nie chybił żadnych ciosów tam, gdzie bez zwolnienia tempa wydawało się, że nie trafił. W drugiej rundzie Cassius pokazał Banksowi, na co go stać, ale sędzia nie zaliczył upadku jako knockdownu. Sonny natychmiast odpowiedział brutalnym lewym hakiem w głowę i próbował wykorzystać dobrą passę, ale lewy hak Clay'a od razu posadził Banksa na 4 literach. Na początku 4. rundy sędzia przerwał jednak pojedynek, jak to się mówi, z powodu wyraźnej przewagi. Clay wygrał 4 kolejne pojedynki przed upływem czasu, a pod koniec 62 roku spotkał legendarnego Archiego Moore'a. 45-letni Old Mangus, naturalnie posiadający kategorię wagi półciężkiej, do tego czasu wygrał aż 185 pojedynków na zawodowym ringu, zaliczając 131 nokautów. Co ciekawe, na samym początku swojej ścieżki kariery Clay trenował z Archiem Moore'em, ale zamiast przyjąć jego wiedzę i mądrość mentora, Cassius spierał się, zastraszał legendę i nieustannie wyzywał go na sparingi. Oczywiście ich drogi szybko się rozeszły. W 4. rundzie oczywista przewaga młodego Cassiusa pod względem szybkości i rozmiaru zaczęła być w pełni widoczna. Kilka błyskawicznych uderzeń i kolejny oszałamiający lewy sierpowy. Moore wstał, ale niemalże natychmiast ląduje z powrotem na deskach. Tylko silna wola pozwoliła legendarnemu Archiemu się podnieść. Kolejny finisz i po trzecim upadku sędzia podjął już niewątpliwie słuszną decyzję. Clay odniósł jeszcze 3 zwycięstwa, a w wieku 22 lat zmierzył się z absolutnym mistrzem świata Sonnym Listonem. Mimo że szanse Listona na wygraną oceniono jako 1 do 7 i mimo brudnych sztuczek mistrzowskiej drużyny, jak na przykład smarowanie rękawic, które miały oślepiać pretendenta w walce, Cassius w ich pierwszej walce wywołał prawdziwą sensację. Po przemyciu oczu i odzyskaniu wzroku przyszły największy zdominował mistrza tak bardzo, że ten odmówił dalszej walki po 6. rundzie. Po tym wielkim zwycięstwie Clay przeszedł na islam i zmienił swoje nazwisko. Od teraz nosił imię Muhammada Aliego. W rewanżu, który odbył się 3 miesiące po pierwszym starciu, Ali zrobił dokładnie to, co słyszeliście na samym początku tego filmu. Znokautował Sonny'ego Listona. Ta błyskawiczna kontra z prawej ręki to legendarny, niewidzialny, upiorny atak Aliego. Ze względu na publiczne odmówienie walki w Wietnamie, największy otrzymał zakaz wstępów do Stanów Zjednoczonych. Dlatego Ali walczył w Kanadzie, a następnie udał się na podbój brytyjskich ringów. W sierpniu 66 roku Ali po raz 5 obronił tytuł w Londynie przeciwko miejscowemu bokserowi Brianowi Londonowi. A to właśnie 3. runda i nie wiem jak wy, ale ja uważam, że niepotrzebne są tutaj żadne słowa. Ali nieprzerwanie zwiększał swój geograficzny zasięg występów i stoczył kolejną walkę we Frankfurcie z Niemcem Karlem Mildenbergerem. Pretendent został powalony 2-krotnie, najpierw w 5. rundzie po charakterystycznym kontrataku z prawej ręki, a następnie w 8. tym samym fantomowym lewym hakiem. W 10. rundzie prawy prosty trafił prosto w podbródek, a Mildenberger po raz 3. trafił na deski ringu. Po zaledwie 3 miesiącach w listopadzie tego samego roku Ali obronił swój tytuł po raz 7 z rzędu. Jego rywalem był potężny zawodnik Cleveland Williams, który do tego czasu na swoim koncie miał 67 zwycięstw, z czego 53 były zakończone przed czasem.
Sam Joe Louis, który kiedyś odmówił bycia menedżerem Aliego, był na miejscu, by obejrzeć tę walkę i wyraźnie obawiał się, że Muhammad pobije jego osiągnięcia i stanie się jeszcze większy. Louis dość pewnie założył, że Williams znokautuje Aliego, ale już pierwsze minuty walki wywołały wątpliwości co do tej prognozy. Ali wił się i kąsał, podczas gdy Cleveland na próżno próbował dotrzymać kroku mistrzowi. W drugiej rundzie Muhammad wyprowadził dwa szybkie, po których William padł na deski. Jak dla mnie, to najpiękniejszy epizod w całej karierze Aliego. Cleveland wstaje, Ali go wykańcza, wykonując atak za atakiem, co powoduje drugie powalenie przeciwnika na deski. Ali znowu triumfalnie podnosi ręce. Williams upada po raz trzeci i tym razem ratuje go gong, a zespół pretendenta pomaga biedakowi dostać się do narożnika. Rozpoczyna się trzecia runda, a Aliego nie da się po prostu zatrzymać. Niesamowita prędkość, te wściekłe błyskawice. Cleveland pada po raz czwarty, ale sędzia pozwala kontynuować walkę. Patrzcie na to, Ali drwi z przeciwnika. Szkoda, że nie pokazują nam twarzy teraz Joe Louisa. Ali nie przestaje nacierać, rozdziera Clevelanda Williamsa i tyle w temacie. Kolejny potężny bokser pokonany. Następną ofiarą oszałamiającego ciosu Aliego był doświadczony Amerykanin Zora Foley. W czwartej rundzie pretendent upada w spektakularny sposób twarzą do przodu po drugim lewym sierpowym. Największy podnosi ręce w geście zwycięstwa, ale Foley nagle odzyskuje przytomność i walka trwa dalej. W siódmej rundzie Zora Foley ponownie upada twarzą na deski po podwójnym prawym prostym. Po tym nokaucie niepokonany 25-letni Muhammad Ali, będący u szczytu swojej kariery, został pozbawiony tytułów i całkowicie usunięty z boksu. Co więcej, mógł nawet trafić do więzienia, a wszystko dlatego, że odmówił pójścia na wojnę. Zaledwie 3,5 roku później Ali mógł ponownie wrócić na ring. 7 grudnia 1970 roku Muhammad stoczył drugą walkę po swoim powrocie, a jego przeciwnikiem został Argentyńczyk Oscar Bonavena. Po 14 rundach Ali zaliczył pewną wygraną na punkty, a w 15 potwierdził swoje zwycięstwo nad Oscarem, kończąc walkę przed czasem. Charakterystyczny, błyskawiczny kontratak lewym hakiem posłał Argentyńczyka na deski ringu. Bonavena od razu powstał, żeby kontynuować walkę, ale po chwili został znokautowany po raz drugi. Później największy wykończył przeciwnika i Oscar padł na kolana, co oznaczało jego koniec. Po serii takich cudów Ali po raz pierwszy w karierze przegrywa z dymiącym Joe Frazierem, ale po szybkim zebraniu się w garść pokonuje Jimmy'ego Ellisa, Butlera Matiasa i wyjątkowo imponująco wygrywa z Niemcem Jürgenem Blinem. W siódmej rundzie Blin nie trafia dwóch szybkich, a potężna prawa ręka okazała się bombą z opóźnionym zapłonem. Kolejny spektakularny, oszałamiający cios Ali zadał Alvinowi Lewisowi w Dublinie. Największy trafia błyskawicznym prawym i Louis upada na deski ringu. Co więcej, Muhammad wygrał kolejny rewanż z 37-letnim Floydem Pattersonem i jakby nigdy nic pokonał Boba Fostera. W piątej rundzie Bob został powalony, a później upadł jeszcze trzykrotnie przed końcem rundy. W siódmej rundzie Foster padł na deski jeszcze dwukrotnie po błyskawicznych uderzeniach Aliego, a w ósmej rundzie największy zadał cios, który najlepiej nazwać zjawą. Dopiero w zwolnionym tempie widzimy, że to błyskawiczne, precyzyjne uderzenie prawą ręką w podbródek było zakończeniem tej wyjątkowej walki. Dlaczego wszyscy wyglądacie na tak przerażonych, jakbyście szli na pogrzeb? Idę walczyć! George Foreman! Cholerny Foreman! Jesteście moimi przyjaciółmi, idziecie tam i boicie się uśmiechnąć? Po prostu się uśmiechnijcie, nie wygram tej walki, jeśli będę miał takie samo nastawienie jak wy! Przeklęty George Foreman! Tak Muhammad Ali powiedział swojemu zespołowi idącemu na ring przed największą walką jego życia. 30 października 1974 roku odbył się pojedynek, który nazwano Grzmoty w dżungli. Rzeczywiście, zespół największego miał wiele powodów do zmartwień. 25-letni mistrz George Foreman był niepokonanym, piekielnym uderzającym. Podobnie jak Ali, był mistrzem olimpijskim, ale na zawodowym ringu stoczył 40 walk, odnosząc 40 zwycięstw, z czego 37 przez knockout. Co więcej, Ali przegrał tylko z dwoma bokserami, Joe'em Frazierem i Kenem Nortonem. Foreman z kolei rozłożył Frazier'a w dwóch rundach, a potem również z łatwością pokonał Kena Nortona w drugiej rundzie.
Duży George był trenowany przez starą mangustę Archiego Moora, który miał długą i wspólną historię z Alim, co jeszcze bardziej zagęściło atmosferę. Cały świat liczył na to, że wielki George rozniesie po ringu byłego mistrza. Muhammad zaczął się wić, ale w pewnym momencie przestaje biegać po ringu i zaczął za to zatrzymywać się przy linach i przyjmować ciosy. Dodatkowo miał jeszcze czas, żeby powiedzieć Foremanowi najróżniejsze paskudne rzeczy i prowokował mistrza do jeszcze większej agresji. Wszyscy myśleli, że Ali zwariował i taka taktyka nie przyniesie mu nic dobrego. Duży George nie oszczędza się w żadnym ciosie i pomimo tego, że udało mu się zadać już najcięższe trafienia, w tym także w korpus, Ali dalej pewnie trzymał się na ringu. Z upływem czasu Foreman zaczął widocznie się męczyć, a po niecałych 8 rundach piekielnego bombardowania Muhammad Ali nagle się odpala i pisze wspaniałą historię, która do tej pory ekscytuje umysły i szokuje fanów boksu na całym świecie. Ten knockout jest chyba najbardziej sensacyjnym, nieoczekiwanym i niesamowitym w historii boksu na najwyższym poziomie. A ostatni etap to knockout Belga Jean-Pierre'a Koopmana. Ta walka miała miejsce zaraz po legendarnym thrillerze w Manili. Trzeci pojedynek Aliego z Frazierem, w którym największy wygrał z pewnymi problemami. W piątej rundzie Koopman podchodzi do Aliego, który wymierza celne uderzenie prawą ręką, po czym Belg nie był już w stanie się podnieść. Tym samym Muhammad odniósł 50. zwycięstwo w karierze zawodowej. Fruwaj niczym motyl, żądl jak pszczoła. Muhammad Ali na początku swojej kariery był krytykowany za swój rewolucyjny styl, ale pokonał wszystkich najlepszych bokserów swoich czasów i naprawdę odmienił boks światowy. Całe życie walczył o równość, sprawiedliwość i pokój, a mimo wszystko nigdy nie poszedł na kompromis w kwestii swoich przekonań czy zasad. Powstrzymał nawet samego George'a Foremana, a potem przez wiele lat dzielnie walczył ze straszniejszym przeciwnikiem, czyli chorobą Parkinsona. Wojownik oraz mistrz życia, człowiek, który na pewno zasługuje na miano największego. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli tak, zostawcie lajka i napiszcie komentarz i do zobaczenia już wkrótce.